witam was serdecznie w moim głównym kanale w kolejnym odcinku. Prosiliście bardzo o odcinki z basenu, więc dzisiaj z Filipem będziemy wpadać do basenu za każdą złą odpowiedź. Mamy po 15 pytań, ja do Filipa, Filip do mnie i będziemy po prostu odpowiadać. Jeżeli ktoś nie odpowie poprawnie, no to leci do wody, ja z tej deski. Ja też jestem ciekawy, ta konstrukcja jest taka nie do końca stabilna. Oboje polecimy. Więc miejmy nadzieję, że nie wpadniemy, ale prosiliście o ten odcinek, ponieważ zrobiliśmy już oficjalne otwarcie. Jeżeli go nie widzieliście, możecie nadrobić, a jeżeli widzieliście, to teraz zostawiajcie 15 tysięcy łapek w górę i robimy coś takiego, tylko że z Pawłem albo z dziewczynami. Także Filip, to jest drugi oficjalny odcinek z basenów na moim kanale, więc mam nadzieję, że jesteś gotowy. Czyli mogę zaczynać? Tak, to możesz zacząć, tak żeby było. O Jezu. PS, koszulki DBSK są w stronie. No dobra, to dawaj, z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie. W którym roku założyłem swój kanał Smash? No chyba żarty sobie ze mnie robisz teraz. Dobra, czekaj, bo ty zawsze mówisz, że już z 8 lat na tym YouTubie jesteś. Ja nie wiem, bo czas idzie. 2021 mamy. W 2014 roku. Nie! Serio? Nie. 13. Jak to? Nie, jak teraz? Ja nie wiem, jak on spać. Czapka ci odpływa. Czapka. Zapomniałem zatkać nosa. No widzisz, tak to jest. Ale jest ciepło i nie potrzebuję już czapki, bo już możecie zobaczyć moje włosy. Dobra, Filip, pytanie ode mnie. Trochę dramatyczne pytanie. Jak nazywał się mój pies, który zmarł? Ojejku, wiedziałem. Nie, nie wrzucaj mnie, czekaj. Wait, ja sobie to przypomnę. Szybko! No czekaj! On miał jakieś takie zdrobnienie. Szybciej! Nie stresuj mnie. Chyba ktoś tu wpadnie do wody! 4! 3! Jakiś poluś! Nie! Ale fajnie! No to przyjemnie! Tak się wpada i nie czuć dna. By the way, koluś. Koluś, no poluś, no blisko byłeś! Nie, koluś od koli! No mówiłem, że jakiś. Bo był czarniutki taki. Dobra, przygody się. Mój ulubiony serial wszechczasów. Breaking Bad. Kurde, dobrze. No to jest serial, który mi Filip w ogóle pokazał i to jest mój chyba też ulubiony serial. Pierwsza poprawna odpowiedź, nikt nie padł. To teraz jest tak, że jeżeli ja odpowiedziałem dobrze, to ty wpadasz. Nie! Dobrze, kolejne pytanie ode mnie. Filip. Ile mam Jordanów w swojej garderobie? No to liczyliście. To liczyliśmy przed odcinkiem. Ale par czy... Par. Butów. Nie no, par. O Jezus, no nie ma... A o ile mogę się pomylić? Nie możesz. No ale ty ich masz... O jedną. A? Dobra. Z 15. Aaaa! Wybiło mnie z tej deski prawie. Nie, A ile? Mam 11 par Jordanów. Łe, tak... No nie tak mało jakoś. Myślałem, że mam więcej. Mój ulubiony koktajl. Jaki koktajl? Drink. Drink? O nie, to jest trudne, ponieważ ty nie masz takiego ulubionego. Mam jeden, który bardzo lubię, jeżeli jest, to go zazwyczaj zamawiam. Okej, okay. Long Island. Nie. A jaki? Whisky sour. Nie. Nie, od razu tak deska podniosła, jak spadłeś. Coś poszło nie tak? To teraz pamiętasz pytanie? Pamiętam pytanie i muszę cię zjechać. W sensie, żebyś wpadł. Więc uwaga. Ile mam tatuaży? Jesus Christ, nie wiem, bo ty masz tu pojedyncze takie. 5 masz. Mam 7 tatuaży. Jak to? Coraz bardziej mi się podoba ten odcinek, aczkolwiek jak zawieje, to mam ochotę być w tej wodzie. Jak się tak wpada do tej wody, to nawet ten. Tak jest, nie wiem. Dobra, moja pierwsza lustrzanka. Jaki to był model? Mam ją do teraz, nie działa chyba, ale była to moja pierwsza. I skąd mam wiedzieć, jaka jest twoja pierwsza lustrzanka? Bo to był taki model popularny wśród youtuberów. Canon 40D. Nie! Jak to? Canon 600D. Boże, na dno. Zrobiłem prawie fikołka w wodzie. Okej. Jestem. Jak ma na imię? Moja babcia. Babcia Aldonka. Kurde! Myślałem, że nie pamiętasz. Easy. No dobrze, tak. Pozdrawiamy babcię Aldonkę, może oglądać. Pozdrawiamy, ale to miały być pytania o tobie czy o twojej babci, bo ja już nie wiem. O mnie, a to jest moja rodzina, więc tak, bo o mnie. Dalej. Dobra. Mój największy kompleks z czasów szkolnych. No. Jak ty nie miałeś kompleksu? Miałem kompleks, każdy miał kompleks. Zęby. Kurde, dobrze. Tak? Bo pamiętam, że miałeś aparat i tak. Mówiłeś, że właśnie... Tak, dobrze. Tak. Dobrze, lecimy z kolejnym pytaniem ode mnie. Czy mam jakiś kolczyk albo pozostałość po kolczyku? Masz dziurę w łuku. Widać ją nawet teraz. Jeszcze jakiś? Nie. No nie, dobrze. Nie pomyślałem, że będę siedzieć tą stroną do ciebie i ją widać tutaj, tą dziurkę. Bez sensu pytanie. Następne. Ulubiona gra wideo. Minecraft. Źle. Jak to? Źle. A jaka? Battlefield. Cała seria. Lecisz. Jak z trampoliny on mnie wystrzela, jak skakuje.
Tu jesteśmy. Jaka jest najbardziej i taka główna, może nie inaczej, jaka jest główna nuta zapachowa w różowych perfumach Dominik Rupiński XBS? Dostanę na Dearside. Główna nuta zapachowa w... Główna nuta zapachowa. To wiodącym składnikiem jest czekolada. Typie, w różowych perfumach nie ma czekolady. Ja się bałem, że ona odpowie dobrze. W niebieskich jest czekolada. Ja nie wiedziałem, strzelałem. A co jest w różowych? W różowych? Masz watę cukrową, masz pieprz, kardamon. Ale wata cukrowa jest wiodącym? Cześć, w różowych nie ma waty cukrowej. No i co? Skakuj. Nie. Pytanie od ciebie. Dobra, aktualnie mój ulubiony kanał na YouTubie, który lubię oglądać, polski w YouTubie. Mam taki jeden. Polski? Tak, mam taki jeden, ale jak powiesz jakiś inny, który też lubię oglądać, się zastanowię nad odpowiedzią. Ale mam taki jeden specyficzny, który lubię wykonać. Blałek. Is this your answer? Finally? Tak, to moja odpowiedź. Źle. A jaki? Planeta Abstrakcja. Co to jest? Podróżniczy. Jak tam pod wodą, coś nowego? Nie, ale jakim cudem ty oglądasz jakieś podróżnicze rzeczy i kiedy? No przecież przy tobie nawet włączałem ostatnio. Ja nie przejadę. Oj. Weź, bo tam coś jeszcze nie mówił. Uwaga, Mili, najlepsze pytanie. Ulubiony kolor. Nie. Mogę odpowiedzieć? Znienawidzony kolor. A, Jezus. Fioletowy jest ulubionym. Tak. Am I right? Znienawidzonym, ale z takich podstawowych, czy jakiś... Nie powiem ci już nic. Łosoś opalany na słońcu rumuńskim. Nie, no proste. Pomarańczowy? Ja nie wiem, czemu on na to nie odpowiada, są najprostsze pytania. Nie? Zielony, nienawidzę zielonego. A myślałem zielony na początku. No ale nie powiedziałeś. Albo myślałem, że jednak jest spoko. Ja mam wrażenie, że mi jest jeszcze chłodniej przez tą koszulkę. Czy ja mogę ją zdjąć, czy będzie mi widać fałdy na brzuchu? Więcej wyświetleń na miniaturce będzie. Słuchajcie, w wodzie widać najbardziej fałdy na brzuchu. Będę tak siedzieć. Jesteś gotowy? Tak. Ja zadaję. No. Moje ulubione połączenie smakowe lodów. Czekolada wiśnia. Czekolada porzeczka czarna. I mean not really. No ale co ostatnio zamówiłeś? Tak, bo to trzeba było odpowiedzieć inaczej trochę. Czekolada, fakt, jest moim ulubionym. Tak, czekolada. Ale drugi może być jakikolwiek sorbet. No dobra, ale wiśnia i czarna porzeczka z sorbetu. Wiśnie akurat nie lubię, więc powinieneś polecieć tam. Ale porzeczka czarna. Ale to... Na końcu tęczy zawsze tam zamawiasz, to mam to dobrze. Udowodnione. No dobrze, niech ci będzie. No czekolada i sorbet to jest takie. Tylko nie lubię, jak mi dają odwrotnie, bo ja najpierw chcę mieć czekoladę u góry, żeby zjeść czekoladę i jestem taki słodki na maksa z ten i wtedy sorbetem takim kwaśnym przygryzam to smak i mogę tak zjeść całego loda. Niesamowite. Jak będziesz to sprzedawać Filipowi loda, nigdy na odwrót. Pytanie ode mnie. Jeśli bym zrobił jakąś operację plastyczną, to jaka by to mogła być? Operacja plastyczna? Tak. Czy zabieg? Może być zabieg. No bo ty zawsze mówiłeś, że ci uszy odstają, więc myślę, żebyś sobie uszy skrócił. Kurde, wiedział. Tak, w sensie, ja patrzyłem, bo to wystarczy. To robił tak. Tak, no moja koleżanka ale sobie robi. Jak patrzyłem na zdjęcia wiśnia. Po, to mam wrażenie, że to wygląda dziwnie. Bo oni mają je tak zawinięte do tyłu, że tak. To chyba zależy. Wygląda, jakby mieli przyklejone. Zależy od chirurga chyba. Dobra. Znienawidzone przeze mnie zioło / przyprawa. Kolendra. Dobrze. To jest easy, przecież ty zawsze ale mówisz. Ale zielona. No cilantro. No. Teraz zrobimy małą wstawkę reklamową. Właśnie dziś ruszyła przedsprzedaż kolekcji Back to School. I teraz Filip, jak wygląda kolekcja Back to School? Jakie są dwa główne kolory tej kolekcji? Skąd ja mam wiedzieć? No, nie wiem, pewnie ci pokazywałem. A to już jest? Nie pokazywałem. No, nie, będzie dopiero dostępne, ale ja ci na pewno pokazywałem. A sample miałeś jakieś? Nie, sample nie miałem. No to skąd ja grafikę ci pokazywałem. Nie pokazywałeś. Pokazywałem ci. Zgaduj. Mogę ci podpowiedzieć, że to był konkurs i dziewczynka stworzyła tą kolekcję. A, to co już pamiętam. Okej, okay. Ale jak to wyglądało? Dwa kolory. Różowy. I w ogóle... Kolekcja jest czarno-fioletowa, dostępna na stronie, zapraszam. Filip chyba umarł. Umarłeś? Żartowałem. Okej. Jakiego języka nie znam, a chciałbym się nauczyć? Hiszpański. Dobrze, skąd wiedziałeś? Bo ty oglądasz te seriale, gdzie gadają po hiszpańsku. W sumie jest taki jeden z fajniejszych języków. Tak, też w sumie chciałbym umieć. Dobra, Filip, pytanie ode mnie. W jakich okolicznościach spotkałem się z Kasią? Jak się poznaliśmy? Oj, to było. Ja w sumie też nie wiem, w jakich okolicznościach dokładnie, ale Kasia potwierdzi to. Dobra, w okolicznościach takich, że mieszkaliście w jednym mieście. To nie jest, jakby nie możesz tak. Jak to? No bo to nie ma sensu. No mieszkaliście w Warszawie, więc się pozmaskać, to ale... Szczegółowo prosimy. Jakiś alkohol pewnie piliście razem. Co? No lecił za wody! Jak się zapierał jeszcze, żeby nie wpaść? Przecież ja my się poznaliśmy jeszcze jak ja byłem w gimnazjum. Nie piłem alkoholu. Muszę kichnąć. No to, ale nie do wody, nie! Glut jest w wodzie, uciekam stąd. Jakie jest moje ulubione piwo? Guinness. Kurde! Dobrze, jest łatwe! Dajesz łatwe pytania. Zawsze ja daję prawdziwe pytania. Bo ja zawsze jeżdżę do sklepu i się pytam, co ci kupić. Kup mi Guinnessa. Więc to było easy. Filip, pytanie do ciebie. Gdzie, czyli w jakim mieście, odbył się pierwszy event mój z widzami? Skąd ja mam to wiedzieć? No nie wiem. Kraków.
Prawie blisko, ale był to Rzeszów. No to skąd ja to miałem wiedzieć? Nie wiem, no. Nie obchodzi mnie to. Dobra, ostatnie pytanie od Filipa. To łatwe pewnie. To jak nie wpadniesz, to jeszcze jakieś wymyślę. Dobra. Na ilu kontynentach postawiłam swoją nogę? Trzech. Jakich? Nie wiem, trzech. Jakich? Byłeś w Stanach, jesteśmy w Europie i byłeś w Afryce. Kurde, dobrze! No. I w sumie tych poza Europą to byliśmy razem. Bo byliśmy w Stanach z Agnieszką, później z Pawłem i byliśmy w Afryce, bo było Maroko. No dobrze, to tak Filip było. Pytanie ode mnie. Co najczęściej zamawiam w McDonaldzie? Ja wiem, co ja zamawiam najczęściej. Ale nie wiesz, co ja zamawiam najczęściej. A, czekaj, mam rzęsę wokół. Czekaj, mam rzęsę wokół, muszę wziąć. No co, no nie odpowiadasz, to wpadasz. Tak działa ten film. A! No zostaw mnie, bo no, nie dawaj. Mogę się skupić. No, co zamawiam w Macu najczęściej? Jedzenie. Dawa, aż wpadnę za ciebie. Let me think about it. Bo kiedy to ostatnio Maca jadłeś? Ja nie wiem kiedy. Przedwczoraj. Ale nie zamawiałeś tego, bo to co ty zamawiasz to jest tylko w grudniu. A tak... To ci tak ramię chodzi. Tak? Poza ofertą specjalną, jak nie ma drwala... Wpadniesz tam zaraz. Teraz ciebie zwrócimy. Szybciej! No tak, te co zawija się tortille. No ale to musisz sprecyzować. No zostaw mnie! Lecisz za wody! McWrap Crispy Chicken Bacon. Nie ma takiego! A co? Sweet and spicy. Albo bacon deluxe ewentualnie. Dobra, po ostatnim pytaniu. Lecimy. Jaka była moja pierwsza praca? Taka wiesz, dorywcza. Rozdawałeś ulotki. Dobrze! Tak? Słuchajcie, zakończyłem ten challenge, żeby wypaść do wody. Dobrze, Filip, teraz pytanie do ciebie. To jest już ostatnie. Jaki jest przedostatni odcinek na moim kanale? A jaki jest ostatni? No nie powiem ci. Ktoś tu wpadnie do wody, ktoś tu wpadnie do wody. A ty czemu zszedłeś, żebym ja cię nie zrzucił? Tak. Ja nie pamiętam, jakie były. Przedostatni film. Zamawiam ostatnie, co było w Macu. No kurde! To było jeszcze przed otwarciem basenu. A co było? Przedostatni to jest pancake card z blokiem. Aaa, zapomniałem o tym kompletnie. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to koniecznie stawcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym. Bye!